Witam serdecznie ze studia w Warszawie, w którym Andrzej Rozenek, jeden z członków Sejmowej Komisji Obrony Narodowej PPS. Witam. Dzień dobry. I Bartosz Kownacki, zdalnie były wiceminister obrony, także członek Komisji Sejmowej. Dzień dobry, panie ministrze. Witam pana redaktora. Witam. Skomentujmy najpierw te informacje z ostatniej chwili podaną w faktach, czyli zawieszenie broni w miejscowości Mariupol i Wołnowacha. Panie ministrze, to jest dobry sygnał, znak, że Putin zaczyna mięknąć, zmienia zdanie? Nie sądzę, że to była kwestia zmiany zdania Putina, żeby miękł. Raczej takie strategiczne, bo oczywiście będzie propagandowo przekazane przez stronę rosyjską w ten sposób, że Rosjanie pomagają ludności cywilnej. Będą próbowali pewnie jeszcze w jakiś sposób wykorzystać, jak tak naprawdę rzeczywiście oczyszczą sobie miasto. I jeżeli to jest, tym bardziej, jeżeli dochodzą informacje, że to jest jednostronna decyzja, wiadomo, że nie można tam dowieźć żadnych materiałów, które są potrzebne do tego, żeby funkcjonować, to po prostu to miasto się wyludni i będzie później jeszcze Putin zmagał atak i próbę zajęcia tego miasta. Ale oczywiście dobra w tym sensie, że zawsze każde istnienie ludzkie, każda osoba, która będzie mogła wydostać się z oblężonego miasta, która będzie mogła gdzieś próbować szukać schronienia, to jest oczywiście dla ludzi, nie mówię dla tej wojny, ale dla tych ludzi, którzy znajdują się w dramatycznej sytuacji, dobra informacja. Andrzej Rozenek, panie pośle, cisza przed burzą. Mariupol jest strategicznie niesamowicie ważny, bo przez Mariupol prowadzi droga, która łączy Krym z resztą Rosji. Dlatego nie wierzę, żeby tu Putin cokolwiek odpuścił. Wiadomości, które dostaliśmy, pochodzą z RIA Nowosti, więc patrzyłbym na to na razie z dystansem, nie do końca dowierzając w dobre intencje, bo to jest miasto kluczowe. Jeżeli rzeczywiście, tak jak pan minister mówi, dojdzie do jakiegokolwiek korytarza, to będzie on wykorzystany wyłącznie po to, żeby oczyścić rzeczywiście miasto z części ludności cywilnej, rannych i następnie wzmocnić atak. Dokładnie zgadzam się z tą oceną. Nie jest to niestety wiadomość, dzięki której możemy mówić, że ta wojna zmierza do końca. Panowie, czy to, co dzieje się na Ukrainie, to jest też nasza wojna? Pytam o to dlatego, bo wczoraj minister spraw zagranicznych Węgier powiedział, że w interesie Węgier trzymać się od tej wojny jest jak najdalej. Może Bartosz Kownacki jako pierwszy, panie ministrze. Ja już wielokrotnie mówiłem o tym, że Węgrzy, niezależnie od pewnych zaszłości historycznych, bo to ma pewne uwarunkowania historyczne, doświadczenia i resentymenty, popełniają po prostu błąd. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy my dzisiaj użyli wojsk natowskich do pomocy Ukrainie, bo to jest nierealne, niemożliwe. Mogłoby to doprowadzić do rzeczywiście wybuchu III wojny światowej, do niesamowitej eskalacji konfliktu tu w Europie i oczywiście na tej przestrzeni Europy Środkowej, bo gdyby doszło do tego konfliktu, to uderzenie by najprawdopodobniej tutaj miało miejsce. Natomiast jest to nasza wojna, bo to jest nasza suwerenność, nasza niepodległość. Dzisiaj Ukraińcy walczą o pokój w Europie. Jeżeli padnie Ukraina, to tego pokoju nie będzie. To jest tylko pytanie, czy Putinowi będzie potrzeba miesięcy czy lat do tego, żeby wykonać kolejne uderzenie. Wiemy, że są inne tereny sporne na granicy państw NATO i Rosji. Myślę o przesmyku suwalskim, o którym się wielokrotnie mówi, o którym Rosjanie mają i nawet wyciągając doświadczenia z tej wojny będą mieli argumenty ze swojego punktu widzenia, dlaczego chcą uzyskać ten korytarz, więc wiemy, że dojdzie do następnego konfliktu. To jest właśnie tylko kwestia tego, czy Putin byłby w stanie zrobić to w przeciągu kilku miesięcy. Nie sądzę, bo wojska rosyjskie są niebywale wyczerpane, przynajmniej tak. Andrzej Rozenek, panie pośle, jest na pewno. Jeśli jest to też nasza wojna, no to coś jeszcze musi wydarzyć takiego, żeby rzeczywiście na to w jakiś sposób uderzyło, tak? Zareagowało tak mocno. Przypominamy sobie wojnę w byłej Jugosławii, tam jednostki NATO niszczyły, bombardowały. Amerykanie, tak. Nie NATO. NATO jest paktem obronnym i gdyby NATO miało interweniować w takiej sytuacji, musiałoby zmienić swoją tak zwaną konstytucję, czyli to, co jest zapisane w Pakcie Północnoatlantyckim. Tam jest wyraźnie napisane, że NATO ma charakter obronny i Pakt Północnoatlantycki dotyczy wyłącznie członków Paktu Północnoatlantyckiego. Ukraina nie jest członkiem. Zatem interwencja nad jej niebem czy na jej terytorium jest w myśl zapisów tego traktatu niemożliwa, po prostu niemożliwa. Natomiast rzeczywiście mieliśmy wielokrotnie do czynienia z sytuacją taką, że wojska, które należały do NATO, ale już nie pod sztandarami NATO, tylko konkretnych państw, uczestniczyły w różnych misjach zagranicznych, na przykład w Iraku czy wcześniej nad Jugosławią. To rzeczywiście miało miejsce, tylko nie mówimy wtedy o interwencji NATO, tylko o interwencji na przykład Stanów Zjednoczonych albo jakiegoś aliansu zawiązanego przez Stany Zjednoczone. No trzeba tu stać na gruncie prawa międzynarodowego, bo czymś się musimy od tych bandytów różnić. Tylko, oni prawa międzynarodowego nie przestrzegają, a my powinniśmy to robić. Coś jeszcze musi wydarzyć, co Putin może zrobić, żeby świat jakoś mocniej zareagował? Następny krok, wszyscy eksperci mówią, będzie dotyczył południa.
prawdopodobnie będziemy mówili o zajęciu części Mołdawii lub całej Mołdawii. Na to trzeba być przygotowanym. Trzeba patrzeć bardzo uważnie, co się dzieje z Odessą. Jeżeli Odessa będzie miała problemy, jeżeli zostanie otoczona albo w czarnym scenariuszu przejęta, no to następny krok to będzie Mołdawia. I myślę, że to będzie ten moment, kiedy świat Zachodu będzie musiał sobie zadać proste pytanie, czy jesteśmy w stanie dalej pozwalać Putinowi to robić, bo mi się przypomina 1938 rok po prostu. Hitler też testował odporność państw alianckich, odporność ówczesnej Europy i dopiero atak na Polskę wywołał reakcję. Bartosz Kownacki, nie dopuszczajmy do tego. Panie pośle, panie ministrze, gotowi na taki scenariusz? Wczoraj Joe Biden w rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą zapewnił, że jesteśmy bezpieczni. Artykuł 5 NATO działa. Pytanie, czy to są tylko deklaracje, a co w rzeczywistości by się stało? Dlatego, że gorąco chcę wierzyć, że działa. Pamiętajmy oczywiście o tym, że to nie jest tak, że w momencie ataku na przykład na Polskę natychmiast uruchamiają się wojska sojusznicze. To jest cała procedura i może się różnie zakończyć. Jak pan pyta o Irak, o byłą Jugosławię, to proszę pamiętać, że tam nie było takiego przeciwnika, jakim jest Rosja. Po pierwsze, nie było szaleńca z przyciskiem do broni atomowej. Więc czym innym było wywołanie konfliktu. Nawet jeżeli gdzieś w tyle, jeżeli chodzi o Bałkany, słaba Rosja stała i się sprzeciwiała pewnym działaniom, to nie miała możliwości żadnego działania. Tu doszło po prostu do z konfliktu państw natowskich z Rosją. To nawet za czasów Związku Radzieckiego, czyli tej rzeczywiście żelaznej kurtyny nie miało miejsca, więc no, nie sądzę, żeby teraz NATO było w stanie się zmobilizować do ataku przeciwko Putinowi w tym momencie. Natomiast też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie. Rzeczywiście za chwilę zajęcie Mołdawii, czyli ta granica, która była między Rosją, a państwami natowskimi zostaje niebywale wydłużona, bo nie ma już tych państw buforowych. To też pokazuje, że to nie jest kwestia jednego państwa, tylko kompletnego lekceważenia ładu międzynarodowego przez Putina i na pewno ta reakcja powinna być wzmożona. To, czego my powinniśmy się domagać i co dziś ma na szczęście miejsce, to obecność wojsk amerykańskich w Polsce, innych wojsk natowskich i tutaj w szczególności też obrony przeciwpowietrznej, bo to jest widać po tej wojnie. Panie pośle, spytam jeszcze pana krótko, jako byłego wiceministra obrony. Pan wie, na czym polegają takie spotkanie i negocjacje. O czym świadczą choćby dzisiejsza to rozmowa z Blinkenem, czy wizyta Kamali Harris w przyszłym tygodniu w Polsce? Czy to nie jest dowód na to, że właśnie jesteśmy w bardzo niebezpiecznym punkcie? Świadczą, że jest bardzo źle, że sytuacja jest bardzo poważna, że NATO musi coś zrobić, musi reagować i oczywiście szuka formuły państwa natowskie czy państwa zachodniej Europy, bo nie tylko natowskie, zachodniego świata, zachodniej cywilizacji, takiej formuły, która powstrzyma Putina. Problem polega na tym, że wydaje się, że do tej pory te wszelkie działania, o których się mówi, są nieskuteczne. No, jeżeli ja słyszę o wielkich sankcjach nawet na Białoruś, no już naprawdę państewko, które spokojnie można inaczej potraktować, to się wskazuje kolejnych dygnitarzy białoruskich, którzy będą objęci sankcjami. Naprawdę one są, cały czas nie jesteśmy w stanie rozwiązać chociażby kwestii ropy, no to widać, że z jednej strony politycy chcą co zrobić, są przerażeni. Mam wrażenie, że politycy na zachodzie Europy są tak przerażeni właśnie, jak to powiedział pan poseł Rozenek w 1938-1939 roku, nawet nie w 1938, ale w 1939 roku. My to wcześniej przewidywaliśmy, bo tutaj chyba większość nas w Polsce była zgodna, że Rosja jest krajem niebezpiecznym, przynajmniej ta zgodność od kilku lat już nie było żadnej poważnej siły politycznej, która by mówiła inaczej. I po prostu no, wynikiem tego są te pośpieszne konsultacje. One są od kilku miesięcy, teraz po prostu przybrały na tempie i mam nadzieję, że ich efektami będzie właśnie wzmocnienie flanki wschodniej sojuszu. Więcej o tym w internecie na RMF24 i w radiu internetowym RMF24. Przypomnę, Bartosz Kownacki, Andrzej Rozenek są naszymi gośćmi. Do usłyszenia za moment w internecie. To Andrzej Rozenek, może teraz jako pierwszy. Co Kamala Harris powinna usłyszeć od polskich władz, kiedy będzie w Polsce i w Rumunii? No bo to jest taka wizyta łączona. Widać, że wschodnia flanka jest dla Stanów dzisiaj ważna. Zanim do tego, to chcę dodać do tego, co pan minister mówił, kilka takich krzepiących elementów. No jak popatrzymy na nasze niebo, to bezzałogowy Global Hawk cały czas strzeże naszej wszechodniej granicy. I każdy, szalony, niektórzy każdy może to zaobserwować. To jest budujące i to pokazuje, że Stany Zjednoczone w tym wypadku, bo to amerykański środek rozpoznania, bardzo poważnie traktują tę sytuację. Widzimy stratotankery, które cały czas kołują nad naszymi głowami. To też jest dowód na to, że mamy wsparcie, że nie zostaliśmy sami.
Chodzi mi o to, żebyśmy mieli przekonanie, że jednak Pakt Północnoatlantycki działa i on zapewnia bezpieczeństwo nie tylko Polsce, ale też krajom Pribałtyki, co jest szalenie ważne, bo wszyscy mówią, że po Mołdawii oczy Putina zwrócą się najpierw na Litwę, Łotwę, Estonię i tam może dojść do jakichś prowokacji. Tam jest duża mniejszość rosyjska, która może być użyta do tego. I rzeczywiście taki scenariusz jest dzisiaj realny? Jest realny. O ile uda się tam doprowadzić do jakichś niepokojów, do jakichś protestów antyeuropejskich. Zatem miejmy świadomość tego, że NATO działa, funkcjonuje, jest bardzo sprawnym paktem obronnym, o czym powinniśmy rozmawiać z Amerykanami dzisiaj. Moim zdaniem o dalszym wzmocnieniu, o większej obecności, jeszcze większej obecności ich na terenie nie tylko Polski, ale też Rumunii i krajów Pribałtyki. Powinniśmy też, myślę, proponować pewne rozwiązania. Nikt tak dobrze nie zna Putina, jak my znamy. Powinniśmy być może zaproponować wyjście z tej sytuacji, takie, które pozwoli zakończyć tę wojnę. Nasza dyplomacja powinna mieć tutaj dobre rozeznanie i podpowiadać pewne kierunki, czy też podpowiadać pewne kolejne sankcje, które to umożliwią. Docenia pan jako poseł opozycji tak dzisiaj dużą aktywność właśnie polskiej dyplomacji na arenie międzynarodowej? Ta aktywność w stosunku do tego, co było do tej pory, oczywiście jest widoczna. I to, że pan minister Rau zaczął działać, zresztą ma podwójny mandat, bo stoimy na czele akurat OBWE. Wydaje mi się, że to należy ocenić pozytywnie, chociaż no, nie mogę nie dodać tego, że niestety nasza dyplomacja została zdziesiątkowana przez ostatnie lata i tu mamy na pewno pewne braki kadrowe, które są teraz odczuwalne. Ci eksperci, którzy zostali wyrzuceni pod pretekstem bycia korzeniami sięgający do PRL-u, dzisiaj na pewno mogliby służyć dobrze Polsce, bo mają ekspercką wiedzę. Bartosz Kownacki, panie ministrze, wczoraj dowiedzieliśmy się, że ABW zatrzymała rosyjskiego szpiega, który ukrywał się pod szyldem dziennikarza. Czy to nie jest dowód na słabość naszych służb, że my nie potrafimy takich rzeczy troszkę szybciej wyłapać? I jak wielu takich agentów może jeszcze gdzieś tutaj w Polsce na granicy przebywać? Na pewno wielu przebywa, bo to nie jest jeden agent. Ja bym wolał tematu służb w tym momencie nie poruszać, bo to jest kwestia bardzo skomplikowana. Po pierwsze, agent został zatrzymany, więc to jest raczej dowód skuteczności polskich służb. Po drugie, to nie jest tak, że zawsze takie osoby się zatrzymuje. Robi się różnego rodzaju działania, różnego rodzaju kombinacje po to, żeby mieć wiedzę na tym, jak ci agenci postępują, co robią. Więc to nie jest tak, że na przykład jeżeli zostanie zidentyfikowany taki osobnik, to od razu jest zatrzymywany. Nie, bardzo często może trwać to latami, kiedy druga strona nie wie o tym, że on już jest de facto spalonym agentem. Tutaj podejrzewam, że sytuacja była już taka, której trzeba było zacząć działać i też powinien dać pewien sygnał, że my wiemy, mamy możliwość rozpracowania tych ludzi. Natomiast i na pewno to w polskiej sytuacji jest, mimo tego, że mam świadomość, jaka jest ta sytuacja poważna, mimo wszystko tej agentury jest mniej niż było na Ukrainie, mniej niż w państwach bałtyckich. Tutaj właśnie będzie ten problem trochę, tego się obawiam, powtarzany, może być powtarzany ze scenariusza ukraińskiego. Grupa Anonymous jakiś czas temu mówiła, że ujawni całą listę agentów wśród dziennikarzy, ale także i polityków. Obawiają się panowie, że być może zatrzęsie się tego i polską sceną polityczną? Niech ujawniają, to zawsze pomoże w oczyszczeniu naszej sceny politycznej. Natomiast chcę powiedzieć, że wojna informacyjna już trwa. I to, że my mówimy, że Polska jako członek NATO nie jest w fazie wojny, to oczywiście jest prawda, kinetycznej wojny u nas nie ma, ale wojna w przestrzeni cyfrowej jak najbardziej się odbywa i dożyliśmy takich czasów, w których ta wojna tak naprawdę odbywa się na bity w komputerach, w serwerach, w różnych takich miejscach, które jako człowiekowi już starszej daty trudno nawet sobie wyobrazić. Anonymous to jest grupa kompletnie nieokreślona, nie wiadomo kto to jest i na tym to właśnie polega, że są to hakerzy z całego świata, którzy jakoś się porozumiewają i potrafią zdziałać rzeczy, których nie potrafią najlepsze i najsilniejsze agencje wywiadowcze, więc jestem tutaj dobrej myśli. Niech działają i niech też nadal działają na kierunku wschodnim, bo tam zrobili kilka naprawdę fascynujących i imponujących rzeczy. To wsparcie myślę, że jest odczuwalne również nawet przez takie potęgi jak Pakt Północnoatlantycki. Zresztą dobry haker tak naprawdę to jest w tej chwili na wagę, nie, może nie dywizji, ale na pewno na wagę
na wagę dobrego czołgu. Panowie, cały świat patrzy i z zachwytem, i ze zdziwieniem na to, co robi ukraińskie wojsko, ci bardzo waleczni młodzi ludzie. Spytam was, może na początek Bartosz Kownacki, czy Polacy byliby w takiej sytuacji równie waleczni? Czy nasi młodzi żołnierze równie bohatersko podchodzili do takich zadań? Panie doktorze, głęboko wierzę, że tak, chociaż te społeczeństwa zachodnie niestety się zmieniają, ale Polacy nieraz w sytuacjach próby pokazywali, że są waleczni, że na sytuacjach beznadziejnych potrafią dać odpór przeciwnikowi. Kiedy porównujemy tę sytuację dzisiaj w Ukrainie do polskiej sytuacji, to przypomnę, w 1920 roku nam nikt tak nie pomagał, jak dziś pomaga się Ukrainie. Dostawy sprzętu były praktycznie zablokowane, więc dyplomaci z Warszawy uciekli. Przypomnę, w Kijowie dyplomaci, że nie wszyscy, część dyplomatów cały czas jest, nasz ambasador cały czas przebywa, więc sytuacja jest mimo wszystko troszkę lepsza dla Ukrainy, ale rzeczywiście ten opór jest niesamowity. On, mam wrażenie, dopiero teraz zbudował takie silne społeczeństwo, wspólnotę tą ukraińską, która była jeszcze 8 lat temu, pokazywano tą Ukrainę wschodnią, Ukrainę zachodnią, które miały się różnić, jedna być bardziej rosyjskojęzyczna i tym samym ciągnąca ku Rosji, część taka bardziej rzeczywiście ukraińska. Dzisiaj mam nadzieję, że wrażenie, że to inaczej wygląda, i to jest ten błąd, który popełnił Putin. To znaczy szczepionka, którą zastosował 8 lat temu przeciwko Ukrainie, myślę tutaj w pierwszej kolejności o wojsku, bo agentura rosyjska 8 lat temu, a dziś to jest przepaść, jeżeli chodzi o wojsko ukraińskie, też wyszkolenie, ale także właśnie ta ofiarność, oddanie i chęć walki do końca. To jest to, co zaskoczyło Putina. I mam wrażenie, mimo że nie będę przesadzał, to jest rzeczywiście piękna walka, bardzo ofiarna, ale Rosjanie niestety postępy robią i jeżeli coś się nie wydarzy, to może zdać się tak, że ten Kijów zostanie zajęty, ale dzięki tej ofiarności społeczeństwa jest to dużo, dużo trudniejsze. Trzeba też powiedzieć jasno, i mam nadzieję, to jest apel raczej do osób życia publicznego, że to, co zmobilizowało Ukraińców, to jest postawa ich prezydenta. Podejrzewam, że to jest element, bo... Bez wątpienia, ale wrócę do tego porównania, co w takiej sytuacji byłoby w Polsce. Nie wiem, czy panowie ostatnio gdzieś przechodzili w okolicach jakiegoś urzędu dzielnicowego i czy widzieli te kolejki ludzi, którzy chcą, młodych, którzy chcą wyrobić sobie bardzo szybko paszport. Czy to nie jest, panie pośle, dowód na to, no, że młodzi Polacy raczej nie chcieliby ginąć z ojczyzny, woleliby pewnie w sytuacji zagrożenia wyjechać stąd? Nie, no myślę, że oczywiście jak w sytuacji zagrożenia zawsze się takie rzeczy pojawiają, tak i w tym wypadku się pojawiły. Nie należy z tego żadnych wniosków wyciągać. Pracuję z młodymi ludźmi, wiem, jaki mają zapał, jak bardzo chcą pomagać w tej sytuacji, jak wiele godzin czy dni już spędzili na tym, żeby pomagać Ukraińcom, którzy tu przybywają. To prawda, ale to troszkę co innego niż stanąć oko w oko z wrogiem. Tak, ale na razie tego wroga nie ma, więc nie wyciągajmy żadnych wniosków. My jesteśmy narodem, który jest bardzo patriotyczny i w razie zagrożenia potrafi stanąć murem i bronić swojej ojczyzny do ostatniej kropli krwi. Także absolutnie nie biorę nawet pod uwagę takiej myśli, że tutaj nasza młodzież będzie uciekała przed wrogiem. To wręcz przeciwnie. Wróg się musi spodziewać bardzo twardego oporu, jeżeli w ogóle do czegoś takiego dojdzie. Natomiast jak jestem przy głosie, to chciałem powiedzieć i zaalarmować, że według moich informacji do naszych granic zmierza co najmniej 1,5 miliona uchodźców, tym razem już ze wschodniej Ukrainy, tej objętej najcięższymi walkami. I my musimy po prostu być przygotowani na to, że przybędzie tutaj w sumie znacznie więcej ludzi niż liczy cała Warszawa. Gdzieś tych ludzi trzeba umieścić, trzeba im pomagać, trzeba ich wyżywić, trzeba im dać na początku możliwość, szansę zagospodarowania się tutaj, zamieszkania, ale być chyba może na dłuższy nam to wychodzi. Czas. Wychodzi ogólnie. Dzięki ogromnej determinacji narodu, dzięki społeczeństwu, które oddaje wszystko, co może, żeby pomóc. Mam nadzieję, że ta atmosfera tego wzmożenia pozostanie i będziemy w stanie pomóc tym biednym ludziom, bo oni na to zasługują. Tym bardziej, że jak zaczął pan redaktor od bohaterskiej podstawy żołnierzy ukraińskich, to się wiąże również z tym, że większość z nich wie, że ich rodziny, ich najbliżsi, dzieci, żony są w bezpiecznym miejscu. Im łatwiej dzięki temu walczyć po prostu. Bartosz Kownacki, czy rządzący są przygotowani na tak dużą liczbę uchodźców? No bo rzeczywiście, jeśli już dzisiaj mamy prawie 1,5 miliona, pewnie dojdzie to być może nawet i do 5 milionów. Czy Polska wytrzyma? To są te najbardziej dramatyczne szacunki, ale wydaje się, że realne. Jeszcze kiedy mówiliśmy kilkanaście dni temu o konflikcie na Ukrainie, szacowano od 1 do 5 milionów. Widać, że ten milion to w ogóle w zasadzie w tygodniu bez niczego został przekroczony. A mamy dopiero
10 dni tego konfliktu, więc na pewno będzie tych uchodźców dużo więcej. Jak się jeździ po dworcach, ja w Warszawie przejeżdżam chociażby, widać, że to dworzec zachodni, po prostu tam przejechać jest ciężko, tak dużo jest uchodźców i społeczeństwo, ale także państwo polskie, trzeba powiedzieć jasno, bo bez oczywiście ofiarności społeczeństwa, ale bez państwa polskiego tego nie udałoby się zrobić. Trzeba też jasno powiedzieć, takiego ruchu migracyjnego w historii ludzkości nie było na taką skalę i tak szybkiego. Znaczy nie ma takiego innego wydarzenia w historii ludzkości, żeby taka fala osób przeszła z jednego państwa w dużej mierze do Polski, bo inne państwa dużo ze względu też na granice, na wielkość tych państw, one przyjęły mniejszą ilość uchodźców, więc to jest ogromne wyzwanie. My te pierwsze kilkanaście dni jesteśmy w stanie sobie poradzić, natomiast potem, ja mam nadzieję, że też wspólnota międzynarodowa, jesteśmy częścią Unii Europejskiej, będzie poczuwała się do wsparcia. Te pieniądze, które na razie trafiają, to są na pierwszy rzut oczywiście bardzo duże, ale jeżeli ta sytuacja będzie trwała, a trzeba się przygotować na miesiące, to tych pieniędzy będzie potrzeba po prostu dużo, dużo więcej, bo to w przeliczeniu na poszczególną jednostkę już są naprawdę niewielkie kwoty. Też Polacy pomagają, udostępniają swoje domy, mieszkania, ale wiadomo, że nikt nie udostępni takiego domu na rok, dwa czy trzy, no bo też musi jakoś funkcjonować, więc tych ludzi trzeba jakoś zagospodarować i tutaj bez wsparcia też instytucji unijnych nie będzie możliwe, ale trzeba jasno powiedzieć w tym pierwszym, i to chyba wszyscy parlamentarzyści, część z nas była na granicy z Ukrainą, widzieli, że państwo polskie mimo dramatycznej sytuacji ten egzamin zdaje. Słyszymy o różnych takich nieciekawych informacjach, na przykład na granicy ukraińskiej o przyjmowaniu łapówek przez pograniczników ukraińskich. Tu w Polsce to funkcjonuje naprawdę nieźle, jeżeli oczywiście mamy świadomość skali tego problemu i ilości ludzi, która przekroczyła granicę. Panowie, mamy zgodność w studiu. Nie było takiego ruchu w historii ludzkości. Jest też zgodność w Sejmie co do ustawy o obronie ojczyzny, ale nie ma w tej ustawie takiego punktu o wprowadzeniu obowiązkowej służby wojskowej. Może to jest taki moment, panie pośle, kiedy trzeba by coś takiego, nawet czasowo, ale pomyśl, żeby wprowadzić. Nie ma takiej potrzeby na razie. Mamy 100-tysięczną armię, która jest nie do końca dobrze wyposażona, więc nie mielibyśmy tak naprawdę czym wyposażyć tych nowych poborowych, gdzie ich przeszkolić. Nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie, nie wiem, w tej chwili 100 tysięcy nowych ludzi, których nie bardzo to sobie wyobrażam, w co byśmy ich uzbroili, w co byśmy ich ubrali, gdzie byśmy ich szkolili. Nie jesteśmy na to przygotowani. Na razie bym skupił się na tym, żeby nasza 100-tysięczna armia była wyposażona jak najlepiej, żeby jej zdolność bojową podwyższać, żeby wzmacniać zdolność obrony przeciwlotniczej, obrony przeciwrakietowej, bo tego na razie praktycznie nie mamy, żeby pomyśleć o tym, żeby przywrócić zdolność marynarki wojennej do obrony naszych szlaków komunikacyjnych na Bałtyku. No wczoraj szef miał komunikat, że będziemy mieli. To są poważne tematy. Nie na 3 minuty rozmowy w studio. My rozmawiamy na ten temat w Komisji Obrony Narodowej od wielu miesięcy, czy już od lat i wiem, że takie kroki są czynione, choć niestety one są czynione zbyt wolno. Szczególnie wobec obecnej sytuacji. No też trzeba wzmacniać nasz przemysł obronny, który w ostatnich latach niestety coraz gorzej się ma. Wielu zakładom grozi bankructwo, wiele jest mocno niedofinansowanych. No mamy wiele problemów w tym zakresie i pobór tutaj tego nie zmieni. Bartosz Kownacki. Znaczy, moje zdanie, co do zasady zgadzam się z panem posłem Rozenkiem, choć trzeba zauważyć, że w tej ustawie są rozwiązania pozwalające na taki dobrowolny pobór. Tak, czyli jeżeli ktoś chce odbyć to szkolenie. I to jest na tym etapie chyba najlepsze rozwiązanie. Też wracając jeszcze do kwestii związanych z patriotyzmem, no to widzimy znaczący skok osób zainteresowanych chociażby wojskami obrony terytorialnej, więc taka właśnie możliwość przeszkolenia, która jest ciekawym doświadczeniem, dobrym doświadczeniem, na która może później w przypadku konfliktu pomóc, jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi w ogóle o przeszkolenie wszystkich młodych ludzi, trzeba, sami tutaj państwo mówiliście przed chwilą, że są inne też metody prowadzenia wojny, chociażby ataki hakerskie, cała sfera internetu. Są państwa w NATO, chociażby takie jak Estonia, które świetnie właśnie potrafią powołać całe społeczeństwo do służby wojskowej w tego rodzaju. Panowie, mamy minutę do końca rozmowy, spytam jeszcze jedną. Trzeba myśleć też o tych na przykład przeszkoleniu cybernetycznym, co w dużej mierze kilku milionów Polaków, co by zwiększyło później możliwość działania hakerów. Jedną ważną rzecz i zacznę właśnie od pana, panie Misze, bo pan wczoraj na Twitterze w ramach sankcji zaproponował coś takiego, by cmentarz żołnierzy radzieckich w Warszawie zlikwidować i przeznaczyć na zabudowę mieszkaniową. Znalazł pan jakiegoś chętnego?
Ja oczywiście, że nie ja jestem dysponentem tego terenu, raczej mówiłem, pisałem to w kontekście tej sytuacji, która ma do czynienia, ma związek z naszym cmentarzem w Katyniu i tymi pomysłami to było, szereg innych działań też powinno zostać podjętych i pokazanie, że tak jest moje zdanie, z Rosją trzeba rozmawiać twardo. To nie jest tak, że my mamy pogładzić i wyrazić oburzenie z tego powodu, że ktoś mówi o likwidacji, a jak mówi o likwidacji Żyrenowskiej, to prawdopodobnie jest to w planach sankcji na Polskę, zlikwidowanie tego cmentarza, trzeba powiedzieć, tak będą... I Andrzej Rozenek, krótko, ad vocem. Musimy się czymś od barbarzyńców różnić. Ja też jestem pełen złych emocji wobec Rosjan, też chciałbym im bardzo dopiec, ale granie trumnami, granie zwłokami ludzi, którzy wyzwalali stolicę, walczyli z faszyzmem i padli w tej walce, to nie jest dobry pomysł. Bądźmy inni. My nie jesteśmy barbarzyńcami, nie tańczymy na trumnach. Możemy w inny sposób zadać ciężkie ciosy Rosji, niekoniecznie bawiąc się zwłokami żołnierzy. Członkowie Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Rozenek, PPS i Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo panom za spotkanie w studiu i rozmowę pełną emocji, ale też myślę, że dobrych wniosków. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.